Mnie ta szybka miłość nie interesuje. Poza tym ta szybka miłość szybko się kończy. Chciałam poruszyć taki temat, który jest dość ciekawy i bardzo się zmienia. Chodzi mi o miłość, ponieważ ta miłość na przestrzeni lat, jak pani obserwuje związki, osoby, które się w sobie zakochują, takie emanowanie miłością, no bo teraz na przykład ustawiamy status na Facebooku, że jesteśmy w związku, albo piszemy do siebie SMS-y, maile, kiedyś były listy. Czy to oznacza, że kiedyś było lepiej? Znaczy ja nie uznaję miłości przez SMS-y i przez maile. Miłość można sobie wyznawać wyłącznie osobiście. Przez listy tak, oczywiście można, ale tylko obcowanie ze sobą, jak to się mówi, oko w oko, daje ten błysk, daje tą iskierkę, która coś zapala w sercu i wtedy można naprawdę mówić o jakiejś miłości. Czy teraz to wszystko dzieje się pani zdaniem za szybko? No bo kiedyś na przykład, żeby pocałować dziewczynę, trzeba było najpierw ją zdobyć, wziąć za rękę, a teraz troszeczkę, tak mam wrażenie, poszło to w innym kierunku i ta miłość jest bardzo dostępna. Ja pani powiem, ja jestem osobą naprawdę wiekową i w związku z tym mnie ta szybka miłość nie interesuje. Poza tym ta szybka miłość szybko się kończy. Trzeba mimo wszystko się w jakiś sposób poznać, żeby ta miłość była głęboka i dla czegoś. Nie tylko seks, nie tylko się zakochanie, tylko dlaczego. Bo jest dobry, uczciwy, prawy, czuły. To wszystko razem musi się spleść w jakiś wianuszek, żeby ta miłość była taka pełna i ona jest wtedy dłuższa, wydaje mi się.